Dzień dobry, moi mili. Jeśli ktoś z Was nie lubi filmów takich właśnie przegadanych, to sorki, ale to będzie taki film, to będzie powiedzmy takie story time dotyczące mojego procesu odchudzania, dotyczące mojej aktywności fizycznej i kontuzji, której się przy okazji nabawiłam w piątek, czyli półtora tygodnia temu. Miałam trening, który skupiał się w dużym stopniu na nogach i wiecie, jakby ja już wiem, co to są za kwasy, wiem jak ciało boli, kiedy przełamujemy jakieś tam takie swoje fizyczne bariery i ja byłam po tym treningu jakby, wyszłam z niego zmęczona tak samo jak zawsze. U mnie zakwasy największe są dopiero po dwóch dniach. Więc faktycznie, no w sobotę wstałam, bolało mnie bardziej, w niedzielę wstałam i była tragedia. Bolało mnie bardziej niż zwykle, ale myślałam, że no że po prostu, no nie wiem, że może ten trening, może on nie był taki jak zwykle, może był mocniejszy. No powiem Wam, że nie, ja osobiście nie czułam potrzeby, żeby iść i to sprawdzić. Cały dzień bolała mnie ta noga, tak już naprawdę bardzo mocno, do tego stopnia, że ja nie byłam w stanie jej postawić dobrze na ziemi. Nie byłam w stanie jakby doprowadzić do takiego momentu, kiedy moja łydka była wyprostowana. Musiałam mieć nogę cały czas zgiętą. Chodziłam albo na palcach, albo na piętach, tak żeby tej nogi tylko nie wyprostować. Jakoś tak wiecie, mój mózg automatycznie mi to podpowiadał. Ale... chciałam być taka sprytna, byłam przekonana, że to zakwasy, próbowałam je rozciągnąć. Był to błąd. Poszłam do ortopedy w poniedziałek z rana, dlatego że Andrzej mnie trochę zmusił. Martwiło go to, że mam problemy z chodzeniem i stwierdził, że no nie, to chyba jest coś więcej niż zakwas. Dobrze, że tak stwierdził. Dobrze, że dla świętego spokoju poszłam do tego lekarza, bo... zostałam zbadana, zrobiono mi USG i okazało się, że naderwałam sobie mięsień. Nie zerwałam go, tylko go naderwałam też nie jakoś bardzo mocno, ale zrobiłam to. Usłyszałam taki dla mnie, powiedziałabym, mało przychylny wyrok. 6 tygodni w domu. Nie chodzić do biura, ogólnie jak najmniej chodzić. Leżeć, odpoczywać. Dać się mięśniom wzrosnąć. Przeraziło mnie to. Dostałam też receptę na leki przeciwzakrzepowe, dlatego że zebrał mi się jakiś płyn w tej mojej lewej łydce. To są takie, słuchajcie, jednorazowe strzykawki. Takie przygotowana już odpowiednia dawka tego leku, którą się wstrzykuje w brzuch. Wszystko macie dokładnie opisane w ulotce. Nie jest to nic przyjemnego robić te zastrzyki. Nie wiem, kto przeżywa to bardziej. Czy mnie to bardziej boli, tak wiecie, fizycznie mnie boli. Ja nie jestem za mocna w takie rzeczy. Nie wiem, czy bardziej mnie właśnie boli sam moment ukłucia, czy Andrzeja mentalnie boli to, że on musi mi to wkuć. Bo ja sama nie byłabym w stanie tego zrobić, więc mój biedny mąż musi mi pomagać. A on też nie lubi igieł, więc jest to dla niego ogromne wyzwanie. To już jest naprawdę miłość. Jeżeli ktoś tak bardzo ma problem z igłami, a potem w trosce o Was Wam je wbija, mimo że od samego patrzenia robi mu się słabo, to jest miłość. No i dostałam te leki, ale powiem Wam, że przeraziło mnie trochę to 6 tygodni siedzenia w domu. Nie spodobało mi się to, powiem wprost. Wydaje mi się, że teraz jakby sportowcy, jak doznają różnych kontuzji, to raczej szybciej niż później wracają do aktywności fizycznej, więc stwierdziłam, że chciałabym zdywersyfikować ten mój portfel i umówiłam się do drugiego ortopedy. Dzisiaj właśnie miałam tą konsultację. Obrzęku już wokół mojego mięśnia nie ma, więc to jest dobry znak, ale no muszę cierpliwie poczekać. Faktycznie proces gojenia będzie trwał od 3 do 6 tygodni. Muszę uważać. Tutaj lekarz całe szczęście był trochę bardziej dla mnie łaskawy, bo tamten powiedział mi, że na siłownię Nunu przez 6 tygodni nie chodzimy. Tutaj pan doktor mi powiedział, że no dobra, no aż tak to nie, w sensie takim nie mogę ćwiczyć nóg, nie mogę. Ale jeżeli będę chciała iść na siłownię i poćwiczę sobie, nie wiem, ręce, barki, brzuch, no to jest do zrobienia. Tylko po prostu muszę uważać na tą moją nogę, żeby jej nie przećwiczyć. Lekarz mi powiedział, że sama poczuję, kiedy jest z nią lepiej i będzie mi po prostu... w pewnym momencie
jak spróbuję ją postawić, to już nie będzie bolało. I to będzie ten dobry moment. Oczywiście i tak będę musiała iść na kontrolę jeszcze za w teorii 3 tygodnie. W praktyce będzie to później, bo w międzyczasie wypada nam urlop. Ale no tak. No i właśnie przychodzę do Was, no bo zostałam, że tak powiem, trochę uziemiona. Nie mogę ćwiczyć. A przecież ja mam swój cel. Chciałabym schudnąć. No powiem Wam, że tak niefortunnie się to wszystko złożyło, dlatego że od jakiegoś już czasu dłuższego niestety miałam jakiś taki wewnętrzny kryzys istnienia. Nie chciało mi się kompletnie pilnować mojej diety. Nie mogłam się za to zabrać. Nie tyję. Nawet jak pozwalam sobie na grzechy, to liczę te kalorie, żeby z nimi po prostu nie przesadzić. Ale nie odżywiam się tak zdrowo, jak powinnam się odżywiać. Żebyście sobie nie pomyśleli, to nie jest tak, że ja, wiecie, teraz zaczęłam jeść świństwa non-stop. W ogóle nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że nie utrzymuję od jakiegoś czasu mojego ujemnego bilansu kalorycznego. W tym momencie, przy tej wadze, którą osiągnęłam, jakby dziennie spożywam tyle kalorii właśnie, że ta waga stoi w miejscu. Ona ani nie idzie w górę, ani nie idzie w dół, po prostu sobie stoi. I chyba po prostu już za długo trwa cała ta moja przygoda, bo wiecie, moją obecną panią dietetyk mam od chyba marca. Ale cała moja przygoda, odkąd się dowiedziałam, że mam problemy z cukrem, trwa tak naprawdę od września. To zaraz będzie rok. I chyba ten czas, który tak upłynął, te efekty, które raz były lepsze, raz gorsze i tak dalej, za dużo mi już trochę tego wszystkiego i powiem Wam, że doszłam jakby w swojej głowie do jakiejś takiej ściany, która mnie trochę ograniczyła. I w pewnym momencie miałam takie, dobra, jebać dietę. Przecież ćwiczę, więc na razie sobie odpuszczę właśnie ten ujemny bilans kaloryczny. On pójdzie w odstawkę. Utrzymam się przy tej mojej aktywności fizycznej. Wiecie, jakby mam 2 treningi z trenerem w tygodniu. Do tego miałam 3. trening, który był treningiem cardio, a potem jeszcze po treningu cardio robiłam 3. trening siłowy rozpisany przez mojego trenera. To były ćwiczenia, które ja znam, które wiem jak robić, przy których potrafię już zachować odpowiednią postawę, tak żeby się nie skrzywdzić. No więc miałam te 3 treningi. No i co? No i nagle się okazuje, że z mojego planu w sumie nic, no nie? No bo chciałam sobie odpuścić dietę, skupić się po prostu na formie jako takiej, na, wiecie, utrzymaniu ciała w jakiejś tam dobrej kondycji. No i nie mogę, tak? Nastawiłam się na to, że odpuszczam dietę, skupiam się na ćwiczeniach, a potem w trakcie treningu no uszkodziłam sobie mięsień, który spowodował, że ćwiczyć nie mogę. No dla mnie, że tak powiem, ta diagnoza była druzgocąca. Przez cały zeszły tydzień chodziłam po prostu struta masakrycznie. Nie mogłam się z tym pogodzić. Wkurza mnie to, że ta noga mnie boli. Wkurza mnie to, że nie mogę jej postawić. Przez to, że ciągle chodzę jakby, że ciągle ją stawiam na palcach, to teraz boli mnie też stopa albo czasem kolano. No ale dziwne, żeby mnie nie bolało, skoro chodzę w taki nietypowy raczej sposób. Nikt z Was tak raczej nóg normalnie chodząc nie wygina. Więc lekarz mi powiedział dzisiaj, że to jest normalne, że będę miała takie objawy w innych obszarach ciała, no bo używam tej nogi w taki nietypowy dla ciała sposób, więc no przerzucam ciężar na inne części, żeby oszczędzić tą łydkę. No i co? I takie życie. Muszę się po prostu uzbroić w cierpliwość i poczuję, kiedy będzie lepiej i będę mogła do tej aktywności wrócić, no ale dobra, wróćmy do brzegu, bo o lekarzu już było. No właśnie tutaj mam, wiecie, taki dosyć mocny zakazik i takie dosyć jasne instrukcje tego, jak powinnam postępować ze swoim ciałem obecnie, żeby wszystko było w porządku. A moja głowa nie jest gotowa na to, żeby wrócić do tego, żeby jeść w 100% to, co mam rozpisane w mojej diecie. No i przychodzi taki moment, że zderzyłam się z rzeczywistością. Od bardzo długiego czasu, od kilku lat. Ale
jestem pod opieką, stałą opieką psychologa. Nie będziemy tu wchodzić w szczegóły, bo to nie jest w ogóle istotne. Jakby moja terapia zazwyczaj skupia się na czymś totalnie innym. Ale no, ponieważ już korzystam z pomocy psychologa, a psycholodzy, wiecie, no jakby to nie jest tak, że w zależności, może tak, z psychologiem możecie sobie porozmawiać o wszystkim, więc mimo, że zazwyczaj byłyśmy skupione na jakimś tam, na jakiejś tam konkretnej przestrzeni, sferze mojego życia, no to stwierdziłam, że już za bardzo cała ta sytuacja, ta presja, którą sama sobie narzuciłam, bo nikt mi jej nie narzucił, ta presja, którą sama na siebie narzuciłam, że już trochę sobie z tymi wszystkimi emocjami, z tymi wszystkimi bodźcami nie daję rady. Więc zarzuciłam ten temat w trakcie mojego spotkania z panią Agnieszką. Trochę o tym porozmawiałyśmy. I pani Agnieszka, tak żeby nie wdawać się w szczegóły, to ogólnie w trakcie tego naszego spotkania zrobiłyśmy takie jedno ćwiczenie. Wiecie, ja się odchudzam się, chciałabym schudnąć, dlatego że chciałabym być mamą. Więc pani Agnieszka sobie kazała mi wyobrazić sobie, że już jestem mamą. Nieistotne, czy mam syna czy córkę, ale dla naszego ćwiczenia obrałyśmy sobie, że mam córkę. No i zapytała mnie, co bym jej powiedziała, gdyby była w takiej sytuacji jak ja. No i zaorało mnie to ćwiczenie już. Jakby od razu sprowadziło mnie do parteru, bo wiecie, u mnie pojawił się taki problem, że ja zaczęłam sobie bardzo umniejszać w związku z tym, że no przygniotła mnie trochę ta presja. Zaczęłam sama siebie obrażać. Jak mogę oczekiwać, żeby ktoś traktował mnie dobrze, mówił do mnie z szacunkiem, czy traktował mnie z szacunkiem, jeżeli ja sama siebie nie szanuję? Bo wiecie, jakby jeżeli stajecie przed lustrem, albo nawet nie stajecie przed lustrem, ale budzicie się i nie wiem, pierwsze co wam przychodzi do głowy, to jest, nie wiem, no znowu się dzisiaj wpierdzielasz, ty gruba świnia, czy coś takiego, no to nie jest dobrze. Pewnie macie jakiś problem ze sobą trochę większy niż może byście chcieli. No i są takie sytuacje właśnie, kiedy naprawdę to nie jest żaden wstyd, a naprawdę trzeba zwrócić się o pomoc. Jeżeli nie macie takiej możliwości, żeby skorzystać z pomocy specjalisty, to może warto zwrócić się po prostu do kogoś bliskiego. Nie jest to nic złego o pomoc prosić. Nie jest to nic złego przyznać się do tego, że z czymś mamy problem. Ja mam problem właśnie z oczekiwaniami, które mam wobec siebie. Chciałabym, wiecie, schudnąć szybko. Chciałabym uzyskać jakiś konkretny efekt. Jednocześnie brakuje mi, nie wiem, jakiejś tam motywacji, ambicji, nie wiem czego, żeby utrzymać się w całym tym procesie tak silnie, jak byłam na początku. Przyszło mi właśnie to jakieś takie zmęczenie materiału, z którym sobie nie radzę, więc zaczęłam sobie mówić bardzo brzydkie rzeczy. Używałam jakby, myśląc sobie o sobie, myśląc o sobie, używałam bardzo dużo brzydkich epitetów. Wiecie, właśnie, nie wiem, leniwa, gruba, świnia, prosiak. Dobra, już nie wchodźmy w szczegóły, bo to nie jest coś, o czym warto mówić, ale czym warto się chwalić. Ale właśnie chciałam wam powiedzieć, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i nie zawsze wszystko idzie nam tak, jakbyśmy chcieli. Nie wszystko zawsze musi się dziać po naszej myśli. I jest to normalne, że czasem nam coś nie wychodzi, że przychodzi nam taki moment, że może czasem nam się czegoś nie chce i wywalimy się gdzieś po drodze, coś nam po drodze nie wyjdzie. I może będziecie mieli siłę, żeby wstać od razu, ale może będzie tak, że będziecie musieli sobie chwilę poleżeć. Może nawet będziecie musieli się cofnąć trochę w tej swojej przygodzie, żeby za chwilę znowu ruszyć do przodu i wrócić na te właściwe tory. Wszystkim nam się to zdarza. I nie możemy mówić do siebie tak okropnych rzeczy. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi, wszyscy jesteśmy super i wszyscy na pewno, wiecie, mamy o co w życiu powalczyć. Ja bym chciała powalczyć teraz o to, żeby mówić do siebie we właściwy sposób, żeby sobie nie umniejszać, bo wydaje mi się, że wobec innych ludzi bardzo często mamy w sobie dużo empatii, dajemy innym, wiecie, dużo wsparcia, takich dobrych myśli,
A kiedy przychodzi nam o to, żeby zawalczyć o samych siebie albo właśnie, żeby zmierzyć się z tymi naszymi złymi myślami, to zamiast, wiecie, jakby tak spróbować znaleźć coś dobrego w tym, to jeszcze się kuźwa dobijamy. Po prostu nikt mi tak nie potrafi dosrać, jak ja sama sobie dosrywam. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale czy ja jestem leniwa? Nie, nie jestem leniwa. Ciężko pracuję, chodzę na te treningi, wylewam z siebie siódme poty, próbuję i cały czas to robię, przełamuję jakieś swoje bariery, a potem przychodzę i mówię sobie, że jestem leniwa. Gdzie jest ten leń, którego sobie tak ciągle wmawiam? Bo jak spojrzeć na to tak obiektywnie, to naprawdę go nie ma. Ktoś mi mówi coś miłego, jakieś takie słowo otuchy mi dodaje, albo jakiegoś wsparcia. I wiecie, ja od razu zamiast po prostu przyjąć ten komplement, podziękować i się uśmiechnąć i w ogóle mieć takie ale super, ktoś dostrzega tą moją pracę, to sobie wmawiam, że wiecie, że ktoś mi powiedział coś miłego, nie dlatego, że tak myśli, tylko nie wiem, dlatego może, że chce mnie wesprzeć, a tak naprawdę to on pewnie kłamie i w ogóle to jest do dupy. Czy ten ktoś widzi różnicę? Może tak, może nie. Nawet jeśli nie, to powiedział mi coś miłego, więc powinnam podziękować i iść dalej, a nie sobie, wiecie, potem dorabiać jakieś głupie teorie do tego, dlatego że sama mam jakiś gorszy czas. Ludzka psychika to jest skomplikowany byt. Ale chciałam wam powiedzieć, że jeżeli macie w siebie takie chwile zwątpienia, to nie jesteście z tym sami. Bo wszystkim się to zdarza, może nie zawsze to widać, ale czy ja, czy Andrzej, każdy z nas ma po prostu czasem lepsze, a czasem gorsze momenty w życiu i musimy być gotowi na to, że tak jest, że nie zawsze wszystko idzie właśnie po naszej myśli i to nie jest nic złego, jak nam się pociąg wykolei po drodze. Takie jest życie po prostu. I może zadbajmy też o to, żeby nie narzucać sobie presji. Ja muszę o to zadbać. Tam, gdzie jej nie ma. Bo wiecie, ja nie mam żadnego deadline'u. Nikt mi nie kazał schudnąć do jakiejś określonej daty. Nic takiego się nie dzieje. Nikt mnie nie popędza. Mam czas. Ale sama sobie w głowie uroiłam, że nie wiem, że chcę schudnąć ileś tam do końca września. I ja już wiem, że mi się to nie uda. Dlatego, że znam tej kontuzji, więc nie mogę ćwiczyć tak ambitnie, jakbym ćwiczyła, gdybym tej kontuzji nie miała. W międzyczasie będę miała urlop, a uważam, że jakby mam urlop, wiecie, taki dwutygodniowy mam raz w roku i chcę z niego w pełni skorzystać. Nie chcę się przejmować, czy ja zjadłam pizzę, czy zjadłam sałatkę. Mam wolne. Dłuższy właśnie taki urlop, który, tak jak mówię, zdarza mi się tylko raz w roku i powinnam po prostu z niego skorzystać, zamiast się zadręczać natłokiem różnych myśli, że a co będzie, jak ja przez te dwa tygodnie przytyję. Nic się kurwa nie stanie. Przytyję, za chwilę znowu schudnę. Koniec historii. Świat się nie zawali przez to, że wrócę z all excuse, mimo że kilogram czy dwa cięższa. No. Nikt chyba właśnie nie potrafi, tak jak mówiłam, nam tak dosrać, jak my sami sobie to robimy. Więc mój apel do was, nie róbcie sobie tego. Mój apel do mnie, nie rób sobie tego, dziewczyno. Więc, żeby zakończyć ten film w taki pozytywny sposób, to chciałam wam powiedzieć, że jestem z siebie dumna. Jestem z siebie dumna, że mimo, że ta noga daje mi się we znaki, to uważam, że świetnie sobie poradziłam z całą tą przygodą, która spotkała nas w Monachium. Jestem dumna z tego, że mimo, że wyszło jak wyszło, to ja mam w sobie dalej to sportowe zacięcie. Naprawdę bardzo to polubiłam i ten tydzień, przez który nie ćwiczyłam, był dla mnie przykrym tygodniem. Bardzo mi tego brakowało, więc jestem dumna z siebie, że wyrobiłam w sobie taki nawyk w sobie, taki zdrowy nawyk. Taki, który przy okazji sprawia mi właśnie bardzo dużo frajdy. Naprawdę. Jestem dumna, że schudłam już tyle, ile schudłam. Mimo, że oczywiście chciałabym więcej, to i tak jest dobrze. Wyniki badań mam już bardzo dobre, a to było przecież w tym wszystkim najważniejsze. Więc nie ma co się z siebie czepiać. Jakby wszystko przyjdzie w swoim czasie. Ja mam taki problem, że jestem niecierpliwa, ale teraz już, po tych moich wszystkich przygodach,
mam w sobie takie poczucie, że jest dobrze, jest naprawdę bardzo dobrze i muszę sobie po prostu trochę odpuścić, bo to takie ciśnienie w niczym mi nie pomaga. Także z tym akcentem, myślę, będziemy kończyć ten film, z takim poczuciem dumy, bo ono jest we mnie. Nie wiem, dlaczego czasem je zagłuszam, ale ono jest, wróciło do mnie, więc mam nadzieję, że uda mi się teraz je jak najdłużej sobie pielęgnować, żeby nie zadręczać się takimi głupotami. Tak. Trzymajcie za mnie kciuki, ja będę trzymać za was. Jeżeli chcielibyście się podzielić ze mną w komentarzu jakąś historią waszą, prywatną, to ja bardzo chętnie poczytam. Jeżeli chcielibyście wysłać mi trochę dobrej energii w komentarzu, to bardzo chętnie przygarnę. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam, ale musiałam się z tego wygadać, więc uznajmy, że to był taki, powiedzmy, mini podcast o tym, jaki mam wewnętrzny problem emocjonalny. Jest już dobrze. Jestem na dobrej drodze, tylko tak wiecie, chciałam wrócić do tego wszystkiego, żeby wam to jednak zostawić i żeby wam pokazać właśnie, że wszyscy mamy problemy. Różne. Ale jakieś mamy. No i co? Tyle, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo. Zachęcam do zostawienia subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!